Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Zakinatora. Więc bierzmy się do roboty. Mój wiek tu jest 20 lat. Owszem. I tak, bierzemy się za następną gierkę. Dzisiaj spróbujemy pokonać Akinatora. I zobaczymy, czy Akinator wie, kim jestem ja. Ja mam bardzo mały kanał na YouTube. Ten dosyć... Jestem praktycznie nierozpoznawalny, więc ciekawe, czy zgadnie. Bo jeszcze żyję w twoim kraju, tak. Tworzę filmy na YouTube. Nie jestem dziewczyną. Twoja postać reprezentuje kraj. Z tego co wiem, to żadnego kraju jeszcze nie reprezentuję. Z Minecraftem. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Z Minecraftem też związany nie jestem. Twoja postać jest muzykiem. No guys. Ziomki, jestem muzykiem? Nie, nie jestem. Nie mieszkam sam, mieszkam jeszcze z rodzicami. Czy moja postać uczy jeszcze tu samą uczelnię, co ty? No tak, bo ja chodzę na tą uczelnię. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Owszem. Twoja postać interesuje się Japonią. No, można powiedzieć, że tak. Twoja postać nagrywa na YouTube? Tak. Zdała maturę? Tak. Mam skórę. Twoja postać pochodzi z gry Diablo 3. No, ja nie pochodzę z gry Diablo 3. Twoja postać mieszka w twoim domu. No shit. Twoja postać jest członkiem twojej rodziny. Tak. Czy widujesz twoje postacie? No, zawsze się w lustrze przeglądam. Nie pracuję w klubie nocnym. Twoja postać jest znana ze swojej wytrzymałości. Chyba nie. Czy twoja postać wybrano na burmistrza lub prezydenta miasta? Nie, jeszcze nigdy mnie nie wybrano. Można powiedzieć, że tak, mimo że mam mało widzów? Twoja postać jest autorytetem dla wielu osób. No chyba nie jestem. 18 sukces w młodym wieku. Małe sukcesy, owszem, jakieś duże sukcesy nie. Twoja postać umiem gotować. Kamero lub... No, kamera. Yo. Myślę o ty w przyszłości. Może Akinator przewidział, że będę miał kiedyś dużo widzów na YouTube i dlatego tak powiedział. Nic. Następną postacią, którą będziemy zgadywać, będzie Krillin z Dragon Balla. Ten łysy. Dobra. Czy Krillin jest YouTuberem? On nie jest. Ten jest łysolem. On pochodzi z Polski. Również nie. Piłkę zawodowo też nie gra. Istnieć naprawdę też nie istnieje. Człowiekiem jest. W świecie Dragon Balla są ludzie, zajanie, namyczanie, on akurat jest człowiekiem. Jest dorosły mężczyzną. Twoja postać używa pistoletów. No nie. Twoja postać walczy mieczem. I tak jakby już wiedział, że o Dragon Balla nam chodzi. Nie walczy chwilą mieczem. Jest czarodziejem. Nie jest. Ale walczyć walczy. Postać nosi maskę. Nie. Imię twojej postaci występuje w tytule filmu. Też nie. Pochodzi z gry komputerowej. Nie. Ale z anime tak pochodzi. Nie ma czarnych włosów, to jest łysy. Nie jest żadnym bohaterem Naruto, bo jest z Dragon Balla. Więc nie. Włosów na głowie też nie ma. Peleryny też nie nosi. Twoja postać jest związana z dzielnicą Hell's Kitchen. Nie jest. Twoja postać urodziła się przed trzecią... Trzecią wojną światową. Jeśli by była trzecią, to tak, ale przed drugą nie. Czyli ty macie z tych samych dziadków? Też nie. Ani liderem partii politycznej nie jest. Krillin jest niskiego wzrostu, tak. Czy Krillin jest uzależniony od metamfetaminy? Chyba nie. Nie nosi brody. Tak, zgadł nas. Kurde, strasznie szybko nas zgadł. Ej, a co wy na to, żebyśmy teraz spytali się o chujraka tchórzliwego psa? Była kiedyś taka bajka, jak byłem młodszy na Cartoon Network. Była zawalista, była jedna z moich ulubionych bajek. Więc lecimy z tym. Czy twoja postać jest prawdziwa? No, chujrak tchórzliwy pies nie był. Czy twoja postać jest rodzaju rzymskiego? Też nie jest.
chodzi do szkoły, choja chwilinę, pies, pies w pole. Coś mi tu nie pasuje. Nie. Twoja postać nosi buty. Też nie. Choja, to jest pies, to nie jest Pokemon, ale blisko. Blisko. Ma kształt zwierzęcia. Owszem, chodzi z anime, nie. To jest kreskówka, nie japońska kreskówka. Twoja postać stoi na dwóch nogach. Nie. O, już kurde, nas tutaj ten, już blisko. To jest postać jest przem. Tak. Twoja postać kiedykolwiek kandydowała w wyborach politycznych. Nie. To widuje czasem duchy. No, on ma... Jest taka teoria w ogóle, że Hojrak to wszystko dzieje się w jego głowie. I on ma schizy, że tam wszystko to się dzieje na tym pustkowiu. A tak naprawdę to wszystko w jego głowie się dzieje. Więc tak, widuje czasem duchy. Małą brudkę. Hojrak nie ma małej brudki. Hojrak jest brązowy. Nie jest brązowy. Oj, ej, chyba już wiedzą o co chodzi. Czy twoja postać występuje na kanale Cartoon Network? Tak. Czy twoja postać gra w serialu Pora na Przygody? Nie. Postać jest różowa. Chyba tak. Hojrak, zgadł nas, kurde. Fajne pytanie, myślę. Więc tak. Jeśli odcinek wam się spodobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj i widzimy się w następnym odcinku. Yo!